tata, a kup mi groszki. Muszę je mieć na jutro do szkoły. Natalka, wiesz, co mama sądzi na temat słodyczy? Ale nie takie groszki. Potrzebuję różne groszki. No fasolki inne takie. Będziemy z nich robić obrazki na dzień mamy. A warzywa strączkowe, tak? Takie suszone. No właśnie. To się bardzo dobrze składa, bo dzisiaj też będą strączki na obiad. No dobrze, zobaczymy, co my tu mamy. Jest ciecierzyca, różne soczewice, fasola w różnych kolorach, groch. No mamy też świeży bób, ale ten to ci się chyba raczej nie przyda, co? Tato, a dlaczego soczewicy mamy aż 5 rodzajów? Szczerze powiem, że nie wiem, czym dokładnie się różnią. Strączkowe występują w bardzo różnych odmianach. Soczewica czerwona, na przykład, która jest najpopularniejsza, to tak naprawdę pozbawiona łupinki soczewica brązowa. Bardzo łatwo się rozgotowuje, dlatego jest świetnym składnikiem zup i nie wymaga wcześniejszego namaczania. A to jest soczewica brązowa, która charakteryzuje się wyrazistym smakiem, dlatego często możemy ją spotkać jako składnik pasztetów wegetariańskich lub past do pieczywa. Można też z niej zrobić kotlety albo użyć też do przygotowania gulaszu. A tu mamy soczewicę zieloną, która ma wyrazistszy smak. Dlatego świetnie się nadaje do past kanapkowych albo na przykład do wytworzenia farszu na pierogi lub krokiety. Jeszcze mamy tutaj taką mało popularną soczewicę żółtą, która jest równie delikatna w smaku co soczewica czerwona. Czyli mam wszystkie kolory prócz niebieskiego. No trudno o niebieskie strączki, ale widzę, że mamy tu soczewicę czarną, która z wyglądu przypomina co? Kawior? Tak jest! Przypomina kawior. Dlatego świetnie się nadaje do zup i pikantnych przekąsek. Taka różnorodność to jest bardzo dobra wiadomość dla ludzi, którzy rezygnują z mięsa w diecie. Rośliny strączkowe zawierają bardzo dużo białka. Dlatego są wskazane dla wegetarian i wegan. Jak będę duża, zostanę fleksitarianką. Przepraszam, kim? No, fleksitarianką. To taka wegetarianka, co czasem jednak je mięso. To w twojej diecie strączkowe będą zajmowały bardzo ważne miejsce. Prosimy o wypowiedź naszą panią ekspertkę. Suche nasiona roślin strączkowych powinny być spożywane przynajmniej 1-2 razy w tygodniu zamiast dania mięsnego. Nie tylko z uwagi na wysoką zawartość białka. Znajdziemy w nich także znaczną ilość błonnika, który reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz ważne dla prawidłowego funkcjonowania witaminy z grupy B, a także składniki mineralne takie jak wapń, fosfor, żelazo oraz magnez. My je jemy często, bo robimy humus albo pasty warzywne. Pasty to bardzo dobry wybór. Z roślin strączkowych możemy przygotowywać również zupy, traktować je jako dodatek do sałatek, czy też przygotowywać kotleciki roślinne. Wiele osób obawia się różnego rodzaju dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, jakie mogą wystąpić po ich spożyciu. Istnieją jednak sposoby, które pomogą nam zminimalizować to ryzyko. Przed gotowaniem suche nasiona można namoczyć w zimnej wodzie, następnie wodę tą należy odlać i gotować je do miękkości w świeżej wodzie, najlepiej bez przykrycia. Dodatkowo można użyć różnego rodzaju przypraw, które zminimalizują niekorzystne efekty występujące po ich spożyciu. Aby lepiej strawić rośliny strączkowe, warto wykorzystać do gotowania koper włoski, nasiona kuminu czy kminek. Ewentualnie można dodać majeranek czy czomber. Znam tak proste danie, że nawet tata nie musi nam pomagać. No, chyba że wstawi kaszę, bo mamy taką wersję bez torebek do gotowania. I gotowe. Jak tam kasza? Perfekcyjna.
Mamo? Tak, Natalko? Lubisz groszki? Córciu, wiesz, co sądzę o słodyczach. Mi się wydaje, że lubisz, bo właśnie je zjadamy.